Projekt Fantazji na tematy polskie to z kolei kilkuletnia praca szukająca relacji między konkretnymi wiejskimi mazurkami, utworami i konkretnymi utworami Chopina. Takiej postaci myślenia o szczególności Polski. Taki polsko-centryczny festiwal, ale bez klaustrofobii. Bez myślenia Polska ponad wszystko, ponieważ okazuje się, że dużo się możemy dowiedzieć o tym, co wyniknęło stąd, z krajów ościennych. Że była moda na muzykę polską w XVI wieku, była moda na muzykę polską w XVII wieku, że na wielu dworach królewskich bale otwierano polonezem. Bach komponował polonezy, wszyscy wielcy kompozytorzy je komponowali. Okazuje się, że najpopularniejszy szwedzki taniec nazywa się Polska. I Szwedzi ze zdziwieniem przyjeżdżając tutaj, bo ich zapraszamy, mówią, ale te frazy są podobne, ale te zakończenia są takie bardzo szwedzkie. Później ze Szwecji grają. Ze Szwecji muzycy grają. Za granicę. Za granicę, no. Similarity in the music, really, especially in kind of the melody lines. Yeah. Somewhere in some melodies we could hear typical Swedish tunes. And I heard a lot of endings that were typical Swedish. Jak doskonale? Nie powiedziałem pani, ile to kosztuje, może. Maybe 1000 euro. 1000 euro. Około. Yeah. 1000 euro. Razy 4 to znaczy 4000. Najmniej na naszej firmie. No tak euro. 4 złote. Euro 4 złote. Jedno euro 4 złote. 1000 euro is like 4000 złote. Za ma koronę. No to 4000 by to było na nasze pieniądze. Odkryłem przede wszystkim taką niesamowitą skarbnicę pięknych melodii, co było dla mnie kompletnym zaskoczeniem, bo kiedyś jak na przykład słuchałem się tego nie wstydzę. Ja to jestem ze wsi Warszawa. To jakby miałem wrażenie, że wow, oni w ogóle wyszukują chyba najlepsze melodie z muzyki tradycyjnej, które tylko są, nie? Po czym jak na przykład właśnie pan Jan jakby ten sezam przede mną otworzył, to się okazało, że to jest w ogóle czubek Góry Lodowej i tam jest po prostu takie bogactwo pięknych melodii, że w ogóle szczęka opada po prostu. Jest w tym coś niebywale autentycznego. Takiego, gdzie się przechowały jakieś takie ludzkie jakości od tej muzyki, o której jest ciężko w telewizorze, w muzyce popularnej. Jest tam coś takiego niebywale ludzkiego. Po drugie, muzyka jest niezwykła.
jakby nie każda muzyka tradycyjna, nie każda muzyka polskiej wsi robi na mnie takie wrażenie. Takie, że masz serce do tego i ciężko powiedzieć, dlaczego masz to serce. Po prostu jest fascynujące, chce się poznać, chce się to umieć, chce się to grać. Że ta muzyka po prostu otwiera na inną muzykę. Ona w ogóle nie jest niczym ograniczona. Tutaj nie ma jakiejś wyścigu, jakichś ambicji, jakichś wielkich aspiracji do tego, żeby być perfekcyjnym muzykiem, tylko po prostu otwieramy się na te dźwięki, które do nas płyną, zarówno w tańcu, jak i właśnie w grze. Nie trzeba być profesjonalistą, żeby na przykład bębnić. Też bębnienie to bardzo trudna sztuka wbrew pozorom. Że jednocześnie można się uczyć gry na bębnie, jednocześnie tańca, jednocześnie kroków, śpiewu. Ja na przykład tym razem pierwszy raz poszłam na warsztat skrzypiec też i że to się wszystko po prostu łączy i dopełnia. Mamy muzykę polskiej wsi w Warszawie, prowadzimy warsztaty. Dzisiaj była trójka osób, która skończyła szkołę muzyczną i to bardzo na wysokim poziomie, ja nie znam nut. Więc jest to dla mnie sytuacja bardzo dziwna i zabawna, kiedy mogę popatrzeć na to, że bez względu na poziom zaawansowania w grze na skrzypcach, czy ktoś jest po studiach muzycznych, czy początkującym skrzypkiem, w pewnym momencie rozbijamy się o te same problemy, grając tą muzykę. Także dla mnie jestem tu gościem, ale przede wszystkim jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne i inspirujące doświadczenie. Mam taką myśl, że tych warsztatów jest tu mało, ale przychodzą na nie ludzie, którzy często mają pierwszą styczność w ogóle z taką muzyką i mam taką myśl i mam taką nadzieję, że jest to jakimś impulsem i sygnałem i zapalnikiem do tego, żeby prowadzić dalej własne poszukiwania. Taki widzę w tym sens. I dlatego tu jestem. Różne, które gdzieś tam zaczynały się zajmować tą muzyką 10 lat temu, 15, 20 lat temu, w tej chwili mają przerobione mnóstwo różnych swoich historii, różne swoje drogi i tak się spotykamy. Dlatego i cały festiwal, i w ogóle właśnie tego rodzaju spotkania myślę, że są coraz cenniejsze, bo tak naprawdę będziemy mieli coraz mniej tych muzykantów, więc każdy moment, który razem możemy spędzić w taki sposób, jest bardzo cenny w tych czasach. Naszego teraz pokolenia zależy, żeby ta muzyka, ten taniec żył dalej. Żeby nie był muzealnym eksponatem, który będziemy przez szyby oglądali i kiwali głową, tak było, po czym się okaże, że nie mamy z tym nic wspólnego, tylko żeby to było coś, co może krążyć w żyłach tego kraju. I ona może stanąć godnie obok innych pięknych muzyk świata, obok muzyk, 100 muzyk afrykańskich, azjatyckich, tradycji europejskich. Nie robimy McDonalda, mieszamy wszystko i jest to lekko strawne. Dowiadujemy się czegoś, co może nas zmienić. Janie, wołają was. Na scenę? Do skrzypków, także teraz taka
grają ci młodzi, co ich uczyliście? Melodia, którą zagramy teraz, jest szczególna, dlatego że była to ulubiona melodia nieżyjącego już brata pana Jana Gacy, pana Władka Gacy. Pan Władysław Gaca był harmonistą, zmarł w młodym wieku, ale melodia i pamięć została i za chwilę ją zagramy. Jest to oczywiście Mazurek, a nazywa się Władka.